pacjentka żyje wystarczająco długo i ma mutację BRCA1 lub BRCA2, to ryzyko raka piersi u niej wynosi 80%, a ryzyko raka jajnika około 40%. Każda chora, której stwierdzamy raka jajnika, powinna mieć wykonane badanie genów BRCA1, BRCA2, ale nie tylko w kierunku rodzinnej predyspozycji zachorowania na raka jajnika, ale także w kierunku charakterystyki jej guza nowotworowego. Kto powinien udać się do poradni genetycznej? Dlaczego uszkodzenie genów BRCA ma znaczenie dla ryzyka zachorowania na nowotwór jajnika? Co to jest HRD i po co je badać? Na te i inne pytania w podcaście Co w zdrowiu.pl odpowiada profesor Paweł Blecharz, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii Oddział w Krakowie. A rozmowę prowadzi redaktor naczelna serwisu Aleksandra Kurowska. Panie profesorze, coraz częściej między innymi przy kwestiach związanych z profilaktyką nowotworową, z prewencją, ale także z leczeniem, mówi się o genach BRCA. Jak najprościej pacjentce, jeżeli zgłasza się i ma wykonane takie badanie, wytłumaczyć, za co te geny są odpowiedzialne? Te geny udało się zidentyfikować dzięki badaniom genetycznym rodzin, w których szczególnie często występowały raki piersi i raki jajnika. W tych rodzinach bardzo często występuje defekt genów BRCA1, BRCA2, czyli mutacja, mówiąc fachowo, sprawiająca, że produkt genu, bo produktem genu jest białko, nie działa tak jak powinno albo nie działa w ogóle. To białko z kolei to jest białko, które odpowiada za naprawianie uszkodzonej komórki. Żeby rozwinął się nowotwór ze zdrowej ludzkiej komórki, musi dojść do błędu, musi dojść do uszkodzenia prawidłowego materiału DNA i skutkiem tego komórka traci logiczne swoje działanie, przestaje dzielić się, rosnąć tak jak powinna, natomiast zaczyna rozmnażać się w niekontrolowany, patologiczny sposób, nie tworząc wyspecjalizowanej tkanki, tylko tkankę guz nowotworowy. Takim właśnie genem jest BRCA1 i BRCA2, czyli są to geny, których uszkodzenie sprawia, że upośledzone są mechanizmy naprawiania prawidłowych komórek, a co za tym idzie, bardzo rośnie prawdopodobieństwo, że powstanie w organizmie nowotwór. W przypadku genów BRCA1 i BRCA2 chodzi właśnie głównie o nowotwory piersi i jajnika, chociaż uważamy, że część raków trzustki, raków prostaty również jest związana z uszkodzeniami w tych genach. Warto podkreślić, że geny BRCA1 i BRCA2 to są geny o tak zwanej wysokiej penetracji. Przekładając to na język potoczny, szansa, że to uszkodzenie się objawi w życiu człowieka jest wysokie. Mają tak duże znaczenie dla tego procesu ochrony przed nowotworem, że jeżeli rzeczywiście są uszkodzone, to prawdopodobieństwo, że pacjentka przede wszystkim zachoruje na raka piersi lub raka jajnika jest bardzo wysokie. Wyrażając to w liczbach, można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli pacjentka żyje wystarczająco długo i ma mutację BRCA1 lub BRCA2, to ryzyko raka piersi u niej wynosi 80%, a ryzyko raka jajnika około 40%. Dlatego tak ważne jest, aby identyfikować, czyli określać, że rodzina może być rodziną rodzinnego raka piersi i lub rodzinnego raka jajnika. Jeżeli orientujemy się, że w naszej rodzinie występowały często takie nowotwory, powinniśmy się udać do poradni genetycznej, aby wykluczyć ryzyko uszkodzenia genów BRCA1, BRCA2, a co za tym idzie bardzo wysokiego ryzyka nowotworów. I w przypadku raka jajnika szczególnie, to właśnie zadanie sobie pytania, czy w mojej rodzinie nie ma predyspozycji do raka jajnika, jest szczególnie ważne, bo mamy skuteczne mechanizmy i metody, aby takiej kobiecie oszczędzić choroby nowotworowej, jaką jest rak jajnika. A w jakich jeszcze momentach badamy BRCA? Bo tutaj pan wspomniał o tych obciążeniach rodzinnych, czyli o sytuacji, kiedy ktoś jeszcze nie jest zazwyczaj chory. Co jeżeli właśnie trafia pacjentka, dostała kartę DILO, czy wszystkim się robi badanie BRCA? Czy tylko niektórym i do czego się je wykorzystuje? Jeżeli chodzi o wykonywanie badań genetycznych, zwłaszcza takich jak BRCA1, BRCA2, to rzeczywiście byłoby z punktu widzenia pacjentek, kobiet w ogóle, zasadne wykonywanie im takich badań nie tylko w takich rodzinach, które były obciążone, bo stwierdzono w wielu badaniach, że większość raków jajnika, również związanych
mutacją BRCA1, występuje w rodzinach, których ten wywiad rodzinny nie jest szczególnie obciążony. Więc to jest pierwszy aspekt, natomiast no jakby koszty jeszcze farmakoekonomiczne w publicznej służbie zdrowia może nie pozwalają na to, aby tak rzeczywiście było. Drugą stroną medalu jest to, że w zasadzie każda chora, której stwierdzamy raka jajnika, powinna mieć wykonanie badanie genów BRCA1, BRCA2, ale nie tylko w kierunku rodzinnej predyspozycji zachorowania na raka jajnika, ale także w kierunku charakterystyki jej guza nowotworowego. Innymi słowy, guzy nowotworowe, w których tkankach stwierdzamy mutacje w genach BRCA1, BRCA2, rokują lepiej i istnieją leki, które pozwalają to rokowanie jeszcze bardzo znacznie poprawić. Ponieważ gen BRCA1, BRCA2 może być przekazywany rodzinnie, czyli mówimy o takim tak zwanej germinalnej mutacji, dziedzicznej mutacji, rodzinnej mutacji, ale może pokazać się tylko i wyłącznie w guzie nowotworowym i mówimy wtedy tak zwanej mutacji somatycznej, czyli mutacji guza nowotworowego. Znaczenie dla leczenia chorej ma to bardzo podobne, czyli jeżeli mutacja jest tylko w guzie albo jest dziedziczna, czyli w każdej komórce nowotworu chorej, te chore są kandydatkami do nowoczesnej terapii, którą zbudowano niejako właśnie dla nowotworów, w których mamy uszkodzenie genów BRCA1 i BRCA2. A jeżeli chodzi o HRD, bo też coraz częściej ten termin się pojawia i też musimy się z nim w pewien sposób oswoić, co to jest HRD, po co je badać i jakie ma znaczenie na przykład w raku jajnika? Jeśli wrócimy do tego, jaką rolę mają geny BRCA1, BRCA2, one naprawiają uszkodzoną komórkę, nie pozwalając stać się jej komórką nowotworową. Ten proces, w którym one uczestniczą, nazywa się rekombinacją homologiczną. Chodzi o to, że jest to pewien specyficzny mechanizm zapobiegania przekazywaniu uszkodzeń kwasu DNA, czyli uszkodzeń genetycznych do kolejnej komórki, czyli mechanizm, który zapobiega uszkodzeniu komórki zdrowej w kierunku komórki nowotworowej. Ten mechanizm rekombinacji homologicznej jest to jeden z mechanizmów, ale bardzo istotny. I okazało się, że mechanizmy molekularne, genetyczne w komórce, nie tylko ludzkiej, są bardzo skomplikowane i ciągle podlegają nowym odkryciom i analizom, że w tym mechanizmie biorą również udział inne geny i inne procesy, które mogą go zakłócać. Innymi słowy, ten efekt, jaki wywiera mutacja w genach BRCA1, BRCA2, może być również spowodowany przez inne mechanizmy. I teraz, jeżeli komórka posiada zaburzony mechanizm rekombinacji homologicznej, nazywamy to deficytem rekombinacji homologicznej, czyli niedoborem rekombinacji homologicznej z języka angielskiego HRD. Innymi słowy, komórka HRD dodatnia wykazuje brak pewnych mechanizmów naprawy kwasu DNA, nabiera pewnych szczególnych cech, które są bardzo podobne do komórek, które mają mutację BRCA1, BRCA2. Innymi słowy, mutacja BRCA1, BRCA2 oznacza, że komórka ma deficyt rekombinacji homologicznej, ale jeżeli mutacji BRCA1, BRCA2 w komórce nie ma, mogą istnieć inne mechanizmy, które sprawiają, że ta komórka ma ten deficyt. Czyli mówimy o takim zbiorze różnych cech komórki, zarówno mutacji, jak i innych zaburzeń, które powodują, że komórka jest HRD, czyli ma deficyt rekombinacji homologicznej. To jest dosyć nowe zjawisko na polskim rynku. Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy taki mechanizm diagnostyczny, że jeżeli wykonujemy badanie BRCA1, BRCA2, które jest finansowane z publicznego systemu opieki zdrowotnej i chora z rakiem jajnika nie ma mutacji BRCA1, BRCA2, to dzięki programowi lekowemu możemy tą chorą dalej badać w kierunku HRD właśnie i tym chorym wykonujemy dodatkowo jeszcze badanie HRD. Dzięki temu możemy u połowy chorych na tak zwanego surowiczego raka jajnika, to jest najczęstszy typ raka jajnika w ogóle, stwierdzić ten deficyt rekombinacji homologicznej i dzięki temu, że go stwierdzimy, te chore mogą być leczone naprawdę w nowoczesny sposób lekami, które zupełnie zmieniają obraz tej choroby i wyniki leczenia. Słuchali Państwo podcastu Co w Zdrowiu.pl. W serwisach YouTube i Spotify w kanale Co w Zdrowiu.pl usłyszą Państwo więcej rozmów o zdrowiu. A na stronie internetowej Co w Zdrowiu.pl nasze dziennikarki opisują proces tworzenia prawa w ochronie zdrowia w Polsce.